robota wre. Ma być tutaj kino 3D. Tam widzę jakiegoś wielkiego zielonego słonia. Chyba holenderski. A tutaj znowu dziki zrobiły robotę. Fajna pogoda, wynurzyłem się z chaty. Witam was wszystkich. Wczoraj miałem najgorszy dzień. Wczoraj dopiero choróbsko mnie rozłożyło. Cały dzień spędziłem w chacie. Całe popołudnie przespałem, troszeczkę się zregenerowałem. No i dzisiaj już czuję się lepiej. Wybrałem się troszeczkę na słoneczko, żeby się wygrzać. Łapy, komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Słuchajcie, odebrałem przed chwileczką z paczkomatu elektryczną farelkę, taki mały grzejnik do chaty, ponieważ póki co kaloryfery w ogóle nie grzeją. Wieczorem, jak sobie chatę przewietrzę, normalnie mam szron na jajkach, że tak powiem, dlatego za 50 zł zamówiłem sobie fajną farelkę, dobre ma opinie, no i będę sobie dogrzewał, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jeżeli będzie się sprawdzać, być może zakupię sobie jeszcze jakąś taką z termostatem, z zegarem, żeby się automatycznie załączała, kiedy temperatura przykładowo w pokoju spadnie. Kolejna rzecz, grzałka w akwarium praktycznie cały czas daje czadu, ponieważ w akwarium musi być 23-24 stopnie, tak mam ustawione, a to ciągnie wszystko prąd. No ale na chacie musi być w miarę ciepło. Słuchajcie, dzisiaj taki temat. Najgorszy typ człowieka. Nienawidzę takich ludzi. Nigdy tak nie miałem. Nigdy się nie naśmiewałem z ludzi, którzy mają... Są kalekami, urodzili się jacyś upośledzeni, mają jakieś problemy z koordynacją ruchową, albo są jacyś tam, wiecie, troszeczkę tacy wygięci, że tak powiem. Nie cierpię ludzi, którzy z takich robią sobie bekę. Ja do takich nie należę. Każdemu mogło się to, słuchajcie, przytrafić, przydarzyć. Nikt nie ma na to wpływu. Przychodzisz na świat okaleczony i nic z tym już nie zrobisz. No i słuchajcie, w Niemczech miałem takiego sąsiada w bloku, Polaka. Jakby go krótko opisać. Chłop wyższy ode mnie, gdzieś z 1,85 m. Nogi chude, rączki chude, blady. Podbródek normalnie jak pelikan czy kormoran, wiecie, chowają sobie tutaj ryby. No i do tego ogromny, obwisły brzuch piwny. No wyglądał jak karykatura człowieka. Wyobraźcie sobie tutaj chude nogi, chude rączki, podbródek i wielkie brzuszysko piwne. Karykatura człowieka, ale zauważyłem, że bardzo chętnie sobie robił podśmiewuchy z innych ludzi, a zwłaszcza z tych upośledzonych. Już nie wspomnę o tym, że Alko co wieczór musiał sobie wypić sześciopak najtańszego piwka z Aldiego albo z Normy. Tutaj wielki pan, słuchajcie, pedancik, w koszulach, koszule woził do prasowania czy tam maglowania, w samochodzie kiepy to się wysypywały z popielniczki w aucie, palił jeden za drugim, smród w tym samochodzie popiół wszędzie i kiepy nawet się wysypywały, słuchajcie, na podłogę w tym aucie, przez szyby mało co było widać, aż słuchajcie, zamglone. Miałem tą sposobność, że przez chwilę nie miałem pracy, więc poprosił mnie, czy mu zrobię lekki remont w mieszkaniu. Odmalować, kuchnię zrobić, ponieważ przyszedł do mnie na moje mieszkanie tam w Niemczech, które wam pokazywałem na filmikach,
No niedługo będzie, jak 2 lata jestem w Polsce. Zobaczcie, jak ten czas leci. Widzieliście, okleiłem szafki, zrobiłem sobie blaty i tak dalej, także troszeczkę smykałkę mam do tego, żeby niewielkim kosztem coś fajnego zrobić. No i zobaczył u mnie, że on też by chciał, on zapłaci, żeby mu ścianę odmalować i tak dalej. No to słuchajcie, ja te ściany to musiałem chyba 3 razy gruntowałem. 3 razy położyłem grunt, powłokę osłaniającą, żeby wreszcie farba zaczęła mi kryć, ponieważ tak kopcił w tej chacie, że normalnie te ściany były żółte. Jak wziąłem ścierkę i zacząłem przecierać te ściany, to była powłoka, słuchajcie, ze smoły papierosowej. Jednym słowem, na chacie miał... Jak poszedłem do toalety, zobaczyłem, no to... Nie wiem, jak można wejść do takiej wanny, jak można usiąść na takiej toalecie, ten zlew w lustrze nad umywalką, sam siebie nie widziałem. No, ale tak to on, wiecie, zegarek, łańcuszek złoty, koszula uprasowana czy tam wymaglowana, do fryzjera co 2 tygodnie, perfum musi być. I słuchajcie, jak wychodził z chaty, to strugał wielkiego gościa. Gdyby ktoś nie widział, jak żyje sobie na mieszkaniu, to by pomyślał, no naprawdę facet zadbany na poziomie, wyperfumowany, ogolony, wyszykowany, w koszulach uprasowanych. Smród, brud i ubóstwo, że tak powiem. No i słuchajcie, mieliśmy taką pracę krótko razem też, że jeździliśmy po mieście. No i ja jeździłem z nim jako pasażer. Gdzieniegdzie musieliśmy się zatrzymać, coś dostarczyć. No i słuchajcie, stoimy na światłach, na skrzyżowaniu. Pasy dla pieszych. Ktoś przechodzi, jakiś taki, wiecie, trochę wygięty. On, o, zobacz jaki, zobacz jak on wygląda. Ja tak na niego popatrzyłem, nie skomentowałem. Pomyślałem sobie, a ty lustro masz, żeby się przejrzeć? No w sumie, tak jak wam mówię, miał w łazience lustro, ale niewiele było przez nie widać, takie zapaćkane, więc wybaczyłem, pomyślałem sobie, sam siebie nie widzi, więc okej. Później znowu gdzieś tam jedziemy, znowu podobna sytuacja, słuchajcie. Jakiś człowiek upośledzony przechodzi przez pasy, przez skrzyżowanie, a on znowu sobie z niego, słuchajcie, toczy bekę, nie? Już zaczęło mnie to powoli irytować, ale mówię, dobra, jeżdżę z nim, jego samochodem, razem pracujemy. Już ten remont praktycznie kończyłem u niego na chacie. Dodatkowo sobie dorabiałem, jeżdżąc z nim, rozwożąc coś po mieście. Mówię, dobra, na razie się nie odzywaj. No ale już później końcówka, remont praktycznie skończony. No i prawie już byliśmy pod samym blokiem, bo tak mógłbym mnie gdzieś tam... w środku miasta wysadzić, jakbym mu pocisnął, nie? Jesteśmy prawie pod samym blokiem już u nas. No i podobna sytuacja, znowu ktoś przełazi. Jakiś tam taki trochę wygięty. A on znowu zaczyna sobie robić z niego bekę. Ale tym razem, słuchajcie, przegiął, bo jeszcze dodał do tego. O, zobacz. Podobny do ciebie. No i słuchajcie, w tym momencie coś we mnie już pękło. Coś we mnie pękło, już dojeżdżaliśmy praktycznie pod sam blok. Mówię, słuchaj, a kiedy ostatnio dostałeś od kogoś w łeb? I tak patrzę na niego, a już naprawdę miałem, mówię, no zanim wysiądziemy z auta, mu tu zaraz
Strzelę gonga, no. Ale mówię, jeszcze gdzieś się rozwalimy. Bo jeszcze jechaliśmy. Mówię, kiedy ostatnio dostałeś od kogoś porządnie, mówię, w cymbał, no. Mówię, a ty lustro masz, mówię. Przeglądasz się w lustrze. Mówię, umyj to lustro w łazience, to zobaczysz, jaki jesteś piękny. Karykaturo człowieka, mówię, do niego. Jego, je... a... Normalnie aż się, słuchajcie, zapowietrzył, mówię. Do kogo ty to mówisz, mówię. Sam siebie nie widzisz, jak wyglądasz, mówię, z kaleki się śmiejesz. Mówię, ty zdrowy jesteś, mógłbyś zadbać o siebie, a wyglądasz jak karykatura, jak kaleka. Co ty masz na chacie, człowieku, mówię. Trzy razy musiałem ściany gruntować, żeby pokryć tą smołę. Brudasie, jeden syfiarzu ty. No i zatrzymaliśmy się, słuchajcie, wysiadłem od niego z auta, pierdzielłem drzwiami, poszedłem do chaty. No i na tym nasza współpraca się zakończyła. Miałem ochotę zrobić to o wiele wcześniej już, no ale ze względu na to, że jeszcze kończyłem ten remont, potem może byłyby problemy, żeby wypłacił kasiurę za to wszystko. Kiedy już to praktycznie dobiegało ku końcowi wszystko, już na tym rozwożeniu z nim mi za bardzo nie zależało, już miałem kolejną możliwość zarabiania. No coś we mnie, słuchajcie, w końcu pękło i ja rozumiem, żeby jakiś naprawdę gość na poziomie, który ma na chacie czysto, który, a nie tylko jak wychodzi z domu, próbuje udawać kogoś, kim nie jest. Takie, słuchajcie, pociskanki ludziom, którzy naprawdę na to nie mają wpływu. Mi jest przykro, kiedy takich ludzi widzę i wtedy sobie uświadamiam, Nygus, nie narzekaj, nie stękaj, że masz tak źle, że to ci nie pasuje, tamto nie pasuje, a może byś samochód zmienił, a może mieszkanie, a może buty nie takie. Ja myślę, że ten człowiek, nawet jakby był milionerem, wszystko by oddał za to, żeby być zdrowym, żeby wyglądać chociażby tak jak ja. Chociaż może ja nie jestem najpiękniejszy, ale przynajmniej jestem zdrowy, nie jestem jakiś upośledzony. No, według niektórych tutaj w komentarzach piszących, no coś tam niby z głową mam. Ale nie zostało to zdiagnozowane. No, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Naprawdę nie cierpię takich ludzi, którzy naśmiewają się z cudzego nieszczęścia. Mam nadzieję, że karma wraca i kiedyś może sami będą mieli możliwość tego doświadczyć, ale fajnie słoneczko przygrzewa, tego mi było trzeba. Pozdrawiam serdecznie.